Karolina Sendecka, dzień dobry. Witam w około świątecznym wydaniu naszej telewizji Future Fanów. Co z nową płytą? Kiedy ona będzie i jaka ona będzie? Jakie postanowienia noworoczne mają Szymon i Staszek? Jak spędzają święta? Na te i inne pytania poznamy odpowiedzi już wkrótce. Zapraszam! Dajemy do Was z pięknych, malowniczych, tatrzańskich terenów. Jesteśmy na Gubowce, tuż pod klimatycznym domkiem Parzynica. I to właśnie tutaj za chwileczkę spotkamy się z Szymkiem i Staszkiem, członkami zespołu Future Folk. Witam Was ponownie, jesteśmy już z Szymkiem i ze Staszkiem i czas na nasz dedykowany fanklubowi wywiad. Na początku bardzo Wam dziękuję za to, że znaleźliście czas. Szymkowi za gościnę w pięknym domku Parzynica. Nie ma sprawy. Fanklub Future Folk funkcjonuje już 2,5 roku. Powiedzcie mi, jakie funkcjonuje macie... Funkcjonuje bardzo dobrze, myślę. Bardzo dobrze funkcjonuje, bardzo też dobrze. Trzeba powiedzieć, to jest jedna sprawa. Jesteśmy w szoku, że to już tyle idzie. No. 2,5 roku temu było, żeśmy się... Tak. I właśnie... Ale leci ten czas, ja Cię kręcę, to nie może, cały czas młodzi, ludzie, coraz młodzi. I w związku z tym było mnóstwo różnych inicjatyw, których podejmowaliśmy się wspólnie. Jakie macie najmilsze wspomnienie właśnie takie fanklubowe? Czy może zlot, czy urodziny, czy Eurowizja? Jakby czy coś szczególnie zapadło Wam w pamięć? Bardzo dobrze, że Ty mówisz. Generalnie od Eurowizji, począwszy od Eurowizji, po nasze koncerty wszystkie, na których nasi fani są oczywiście z każdej strony... Po polskiej. Urodziny w ogóle. Każdego z nas, bo prezenty to ja byłem w szoku. Tak, jak za co bardzo dziękujemy. Janek kombinował, jak mi to dać, co tam. Skrzynka i tak dalej. Kurde, tak Stasiu mówi, no. Z każdej strony jesteśmy mądrze. Widzieliśmy, że jesteśmy. Lolka, nie przeszkadza tutaj, bo teraz jest wywiad poważny. Nie, zostaw gęśle, bo ona się nimi denerwuje. W każdym razie dziękujemy Wam za to bardzo serdecznie, bo jesteście u nas na koncertach z każdej strony Polski. Że sami szoku. Naprawdę jesteśmy w szoku czasem, bo... No przecież ile to trzeba czasu, energii i oczywiście... Pieniędzy niejednokrotnie trzeba dojechać do... I odpuszczenia pracy przede wszystkim swojej, żeby do nas przyjechać i słuchać de facto cały czas tego samego. Także za to Wam bardzo dziękujemy. Oczywiście zapraszamy Was zawsze bardzo serdecznie. Jesteście u nas zawsze mile widziani. Oczywiście no i Wasze zloty, które są zorganizowane po prostu perfekt to mało powiedziane. No. Musicie zorganizować jakąś następną imprezę, z chęcią pójdziemy. Tak, jakąś następną imprezę. Ale zlot, który zorganizowałeś co roku, przecież go organizujesz. Jest po prostu czymś, co naprawdę co roku nam... Co roku jesteśmy w szoku, że to wszystko tak jest zorganizowane, że tyle tych fanów do nas przyjeżdża i że to jest tak zorganizowane, bo to jest, trzeba powiedzieć jasno, przecież to nie jest łatwe. Nie jest to łatwa rzecz, organizacja od noclegów po jedzenie, po wódkę kiełbasę, to jest bardzo ważne oczywiście w naszym fanklubie, bo wiemy o tym. Po najmniejsze rzeczy, po to, że jeżdżą z Wami dzieci, co jest fantastyczne, czyli z całymi familiami, za co Wam bardzo dziękujemy z Szynkiem. I podziwiamy. I z Matem też, pomimo tego, że go dzisiaj tutaj nie ma, ale jest z tego to wynika, z tego, że Matt jest z drugiej strony Polski. Pisał do mnie. Tak, że no, tak, Matt pisał, kazał pozdrowić. Oczywiście jak zawsze. I dziękujemy Wam za to. No, czasem aż ciężko nam o tym mówić, ponieważ no, czasem aż głupio, nie? Jak widzimy, jak stoją przed naszą sceną gdzieś na koncertach, jest zimno, jak fix. I... Ale zawsze, ale zawsze są, i zawsze ich widać i zawsze... Za nadrzu na nas żalnie, tak? Jakby mówiło, head zimno, to nie ma problemu, iść do Janka, Janek tam zawsze coś. Mhm. Także dziękujemy Wam za to bardzo i oczywiście nie mówimy tego już w taki sposób, żebyście się z tym kończyli, bo oczywiście będzie nam miło co roku, jak coś takiego będzie się działo, a my będziemy się starać wszystkim tą nową płytę już puścić, bo to... Po tej trzeciej płycie, jak pójdzie to pan klub, to nam chodzi w dużym stopniu też o Was, żebyście przyjeżdżali na nasze koncerty, nie słyszeli tego samego, co słyszycie od 9 lat, tylko coś troszeczkę innego. Ale oczywiście szlagiery zostaną, bo to musi być. No ale to tworzy klimat tego zespołu. No, z ognia, z wody. Zresztą naszym hołdem w Waszą stronę. Fajne, chyba się Wam podoba, tak? Telewizja. Tak. Podoba tak, się? Fajnie, to jest taki trochę troszeczkę też nasz hołd zespołu w Waszą stronę i podziękowanie za to, że jesteście, za to, że wspieracie nas w tych złych i w tych dobrych chwilach, bo przecież te złe też były. Wracając tu na, mówimy tu o Eurowizji, jak nas, nie? Oszukali nas. Tak. Ale wiemy, że nasz fanklub tam wygrał na pewno z innymi fanklubami.
W inny sposób, nie będziemy mówić jaki. Dokładnie. Tak. No właśnie, a propos nowej płyty, wiem, że już wielokrotnie słyszycie to pytanie, ale po prostu by mnie utłukł fan klub, gdybym nie dopytała, tak. Na jakim jesteście etapie, jeśli chodzi o pracę nad nową płytą? Płyta jest już, powiem wam szczerze, w 50% tak zrobiona, znaczy muzycznie jest zrobiona... Pokazałbym wam... No musi być na wiosnę, na pewno będzie nie nagrywam skrzypce, ale jest taki bagaż. Wszystko jest nagrywane, słuchajcie, zdanie z każdej strony Polski, ale jest już gotowa większa część. Naprawdę nam niedużo zostało, jeszcze parę kawałków do sobie. Będzie ich. Fajnie, fajnie. Będzie inna na pewno jak pierwsza. No właśnie, jaka? Inna. Przede wszystkim będzie inna i rzeczywiście będzie trochę mniej folkowa, ale myślę, że... no ja bym... Jak tak... każda nasza płyta, no każda nasza płyta jest inna. Co myślę, to jest fajne, bo robić wszystko na jedno kopy to... Z drugiej strony trzeba szukać cały czas. Cały czas szukamy, żeby rozwiązać nowych inspiracji. Wiedzy, mniej może... Przede wszystkim idziemy pod włos, jak zawsze. Także to jest mniej folku, ale skrzypce są, Staszek śpiewa, czyli future folk. Tak. Czyli jest future folk. Jest, może więcej. I jesteście wy w teledysku, ale jest najważniejsze. Wspomniałeś o tym, jak nagrywasz linię właśnie skrzypiec. One wielu fanom zapierają dek w piersiach. Czy mógłbyś zdradzić, jak te linie powstają? To wszystko jest tajemnicą, nie może wszystkiego zdradzić. Tajemnica. Wszystko tajemnicą, bo tak to już wszystko zrobić. Studio od skrzypiec do trzeciej płyty jest niedaleko stąd, jest to tam, to jest pieczara. Piętro wyżej. Pieczara starego niedźwiedzia skrzypka, tam jest trzy kłódki są. No coś nagrywamy, no wiesz, co ja mogę wam stracić? No siadam, słucham, no i jakaś wizja na to musi być, no jak jeden dzień nie wychodzi, no to drugi dzień wyjdzie i to tak jak z artystą, który maluje obraz, jak maluje coś mu nie wychodzi, musi odejść od sztalugi, na drugi dzień drink, się, to musi być drink i uderzenie pędzla, ze skryptami jest tak samo, no czasem kurde coś nie idzie, ale no, trzeba odejść od tego i później te skrypty grają, no. Ale dużo skrzypiec będzie, takich można powiedzieć pod fanów skrzypiec w pierwszej płyty, na przykład drugiej będzie trochę czego posłuchać. Dużo. Super. Tego nie może brać. Ponieważ jest to wywiad dedykowany fanklubowi, to mam dla was niespodziankę. Słuchajcie, wy dla nas zawsze macie niespodzianki. Coś pięknego, bo my... Fani przygotowali dla was, do was pytania. Oczywiście było ich bardzo, bardzo mnóstwo, jakąś wspólną selekcję musiałam poczynić, więc teraz bardzo bym was prosiła, może zrobimy to drogą losowania. Zobaczymy, na ile nam starczy czasu. U góry jest imię i nazwisko osoby, która zadała pytanie. Jak to pięknie wszystko jest przygotowane. Oj, kurde, przy jakiej muzyce bawiliście się jako nastolatkowie? A kto zadał? Kto to zadał, to pytanie? Zbigniew, jaki Krzymieniow? Zbysiu, jak? Przy jakiej muzyce? To jest dobre pytanie, słuchajcie. Ja akurat byłem fanem muzyki, która mi wpadała w ucho. Nie miałem jakiegoś stricte wybranego zespołu czy artysty, ale o jednym takim, który mogę powiedzieć, przy którym się bawili. Wtedy to były lata 90, czyli moda na... Szalone lata 90, czyli moda na disco tak naprawdę. Muzykę disco z za niedalekiej granicy, czyli Niemcy. Czyli były to zespoły typu Dr. Alban, no to wiadomo. To przecież on jeszcze do tej pory występuje na scenie Sylwestra Zakopiańskiego. To była taka muzyka, która taneczna na dyskotekach non stop grana. Co to tam jeszcze było takiego? Skedman, pamiętacie? Pamiętacie co? Tak. Skedman to też były te kawałki, których się tańczyło i bawiło dobrze. Kurde, i tak kto jeszcze? No generalnie muzyka dance, która wtedy była w modzie i wiecie jak to nastolatkowie, no. Tak, żeby noga chodziła. Tak, żeby noga chodziła, to było najważniejsze. Człowiek wyskaka wybawił, a ja... Poczekajcie, bo się muszę jeszcze zastanowić, kto to fajny artysta, już chwilowo nie żyjący, wtedy jeszcze sprawiał to, żeśmy się bawili przy tej muzyce. Ja jeszcze uwielbiałem Snapa, nie wiem czy ktoś, myślę, że ktoś kojarzył, ktoś to słuchał. To Snap był takim moim, z jednych z fajniejszych płyt i tego też słuchałem. Do was, no może co po niektórych zadziwie, zaszokuje, no jak byłem takim chłopcem w wieku 8-10 lat, to słuchałem metalu ciężkiego, zespół Turbo, Sepultura, Slayer i no później Metallica, ale
Przeszło mi to. Zacząłem grać na skrzypce, ale to mogę zajęć. No. Siostra mnie tak wciągła, bo siostra była ciężki metal, bo ona była w średniej szkole. No pokaż te dziary, kotwice A później dopiero były te skrzypce cygańskie granie, bo mnie na początku cyganie uczyli, no i tak to wszystko ruszyło w stronę folku. Czyli jest ze skrajności, słuchajcie, w skrajność. I tak, i lata 90. szalone oczywiście. Disco musiało być, no disco ponad wszystko. To co, teraz Szymek może ty. Ja ciekaw jestem, co ty wylosujesz, kolego? Paulinko. Kogo ty tam wylosujesz? Proszę, dobre pytanie. Szymek, przeczytaj mi, to będzie najlepiej. Pytanie od Cecylii Chyrek, akurat do Szymka. Co ty w jakich zespołach dotychczas występował? To, powiem, w których nie występowałem. Rabusz. Może w Slayer nie występowałem. No, może tak powiem, z tych takich zespołów folkowych to może nie będę mówił, no bo ich tam było wszystkie, jakie są na początku. Ale w każdym, grałem, no od Zorni. Też wymyślałeś nazwę, to powiedz, jaki był zespół, no. Ja się nazwał twój zespół pierwszy. Nie, ale nie. Świst, czy jaki to był? Ale jeszcze jak od podstaw lecimy, od mojego dzieciaka, no to grałem w tych wszystkich takich folkowych, podhalańskich, góralskich zespołach, czyli Klimki, zespół Bartusia Obrach, to Budorze, gdzie po prostu były Hammernik w Krakowie. Kto potrzebował muzyki, no to mnie zapraszał do grania, a ja bardzo chętnie i dzięki temu przejechałem, można powiedzieć, cały świat z tymi zespołami, cały świat. No za dużo powiedziane, ale dużośmy jeździli po Polsce, po Europie i zespół Zornica przy Jutrzence, bardzo dużo też tam się nauczyłem i tak dalej. Ale później, jeżeli chodzi o granie takie, no to pierwszym takim zespołem, gdzie się zaczęło granie, no to był zespół Czarne Karakuły. To też była taka bardzo folkowa muzyka, takim akustycznym to było akustyczne granie. Żywe instrumenty, a później no to tak na dobre, no to zespół Krywań, tam gdzie tata Stasia grał, między innymi zakładał ten zespół, Sobek też tam grał, no i później trafił na mnie, to grałem z tym zespołem 10-12 lat, no i Stachu przyszedł do mnie, jest pomysł, jest, działamy, nie ma problemu, no i zaczęliśmy tak działać, no i od 2011, no tak jakoś, no i płyta 2012 była przecież nasza. Ale tych zespołów jest mnóstwo, no, z którymi grałem i występowałem, to nie sposób liczyć, ale tak mówię, że dłużej gdzieś tam z kimś co grałem, no to właśnie te wszystkie folkowe zespoły na Podhalu, które są. No. A co będzie dalej? No, czas pokaże. Nawet najstarsze cyganki, goranki nie wiedzą, te co wróżą z kuli i tak dalej. Może teraz ja wlosuję. Przepraszamy za naszą damę z łasiczką, ale ona jest dzisiaj. Musi być. Idź. Loga. Typowy pies góralski, pasterski. Mamy kolejne pytanie od Anitki Kwiatkowskiej. Do mnie? Teraz ja będę. Do Stasia. Która piosenka Future Folk jest twoją ulubioną? Pociesz mnie. A wiecie dlaczego? Bo to Pociesz mnie to był nasz tak naprawdę drugi kawałek, bo Pociesz mnie. Trzeci był kawałek. No, trzeci. On jeszcze nie słyszeliście w brzmieniu jego pierwszego, jak żeśmy go zaczęli robić, ale on naprawdę do tej pory go mam gdzieś tam na MP3-kach. To on brzmi naprawdę rewelacyjnie. Oczywiście ten, który znamy z płyty jest super, ale ten, który pierwszy poszedł, to był, wcale nie był kwadratowy, jak zazwyczaj inne, tylko wyszedł taki naprawdę fajnie. No i super tekst przede wszystkim nim jest. Mhm. I zaśpiewany po góralsku. I tam są wplątane teksty takie typowo góralskie. Tak. Dokładnie. Do mnie mi widziałeś, bez dziesiątą ścianę, dzisiaj mnie nie widzi, kiedy przy tobie stanę. Dużo jest takich fajnych. Cała prawda. No, miłość, no kurde. Czubernatowa nam napisała pani Wanda ten tekst, nie? I to tak jest. I pomieszane to jest troszkę pani super. Wandzi tekstu, którą oczywiście pozdrawiam, jak nas gdzieś tam zobaczy. Mhm. Ona cały czas za nas kciuki trzyma, zresztą. Pasuje się nam wybrać do pani Wandzi, ale to no, pokaże się. Tak. Mhm. Ale pociesz mnie, oczywiście jeszcze jest, co tam jeszcze było takiego. No to co gramy de facto, jakbyśmy tego nie lubili, to byśmy tego nie grali, taka jest prawda, bo na siłę no, nic ja by na nie wychodziło, przede wszystkim... Holny jest super, to też jest trudny taki holny jest tak, holny. Bo tam jest darcie i jak jest dyspozycja dobra, no to się fajnie to śpiewa, i jest, ten, ale jak czasem jest któryś dzień z rzędu, dajmy na to koncertowy i ugadamy się, herbata jest za zimna, najmniejszy no to kurde, no to może tam brakuje trochę kurde pary, ale jest fajnie, nie, bo tam super. Jest takie... Tekst mocny i tam to się niesie wszystko ponad. Tak, jest ten. Ponad ten spód mata takim taka. Mhm. Ale generalnie większość tych kawałków, które gramy, to gramy je przecież nie na siłę, tylko po to, że się, tylko temu, że się nam podobają. No ta playlista właśnie jest tak wybrana. Troszkę fajnie, pod żeby... publikę, troszkę, a przede wszystkim też pod nas. Mhm. Bo to jednak trzeba tak zrównoważyć, bo musi być trochę takiego.
takiego grania na koncertach mniej komercyjnego, bo umówmy się, przyjeżdżamy gdzieś na jakiś koniec świata, ktoś wie gdzie tam, co to mniej więcej, ktoś gdzieś mu tam dzwoni, co to jest Future Folk, ale musimy troszkę zagrać Future Folk, ale musimy też zagrać tak, żeby ten człowiek wiedział, że przyjali górale. No. I to jest ale nasza najnowsza płyta troszkę jest bardziej Future jak Folk jest oczywiście, no bo to, ale jednak chyba jest bardziej... Bardziej już. Future. Ale fajnie, to jest przez to fajne. Może w czwartą jak nagramy to będzie bardziej. Zresztą to zobaczycie sami, ocenicie jak wyjdzie na światło, jak ujrzy światło dzienne, bo jak dożyj, nam idzie. Oceniać to jest ciężko, bo my siedzimy przy tym i robimy. A kiedy jest szansa? No wiosna, jesteśmy uparci i tak jesteśmy obiecywali, tak musimy zrobić, żeby to wszystko było na wiosnę. I wszystko ku temu idzie, że to się uda. Na barzach, które mamy w fanklubie, jest tytuł ulubionej piosenki i wiecie, jaki się najczęściej przybija z moich obserwacji? Poczekaj, zaraz. Ciekawe, czy zgadniecie. Daleki kraj? Nie. Ale też jest bardzo częsty. Tak? Odjechałaś moja miła? Tak. Widzisz? A, widzisz. Ani gracy tego nie. Ale to jest jeszcze gorszy numer do grania, jak Holne Wietrze. No. Nie, to nie jest spowodowane tym. Właśnie mi też jest. Już tęskni za nim, dlatego obiecujemy, że zaczniemy go grać z powrotem, bo tak to jest fajne numer. Rzeczywiście w tym roku żeśmy dużo słyszeli spod sceny, że oni krzyczeli, że chcą odjechać. Zwłaszcza tu na Białcach graliśmy po tym, nie mówiąc już o was, bo to jest jasna sprawa, ale rzeczywiście gdzieś ten numer są. Matt jakiś miał problem ostatnio z nim, ale to już jest jego problem. My to odkręcimy. Ale no, sezon nowy rusza letni, no bo jest duży graj, także playlistę będziemy musieli jakoś usiąść. Na odwór zrobić. Coś będziemy musieli, będzie nowa płyta, będziemy musieli nowe kawałki pomieszać, tak żeby było dla każdego. Jak chcecie, to fanklub może spisać. Powiem wam szczerze, że my o was myślimy cały czas, będą na scenie. Wiecie czemu? Bo wy wiecie, że jeździcie za nami i słyszycie nas cały czas. Znam też, że z głupio śpiewać cały czas to samo. Ale zawsze musimy tak pamiętać o tym, że dużo ludzi nas jednak nie słyszało. Oczywiście. I to tak jak ze sztuką w teatrze. No. Aktor czasem wychodzi, ma swoich fanów i ta sama rola, ten sam uśmiech, ten sam tekst. No ale to tak samo jest z koncertami. No, przeważnie tak jest, że te zespoły no, mają jakąś playlistę ustalonych tych utworów, no i tego się trzymają, no bo trudno, żebyśmy co weekend nowe rzeczy gdzieś tam robili jakąś roszadę. Jednak się już ten szablon jakoś tak przetarł tych kawałków, wy się przy tym, pomimo tego, że już to znacie od deski do deski, bo niejednokrotnie wyśpiewacie tak, jak my zapominamy, co jest w ogóle jakimś czanem, to jednak gdzieś tam cały czas ona, cały czas ją lubicie i się wam nie znudziła, no. W sensie takim, że gdzieś ta noga wam cały czas chodzi. Możemy jeździć bez końca, bez nowej płyty, ale fajnie jakby nowa płyta była. A oczywiście, że fajnie, no bo przecież się wam dzieci rodzą, żeby pasowało, żeby coś nowego posłuchały dzieci. Dokładnie. Bo później wiecie co będzie, no. Losujemy jeszcze? Jasne. Jakieś? Teraz ja. Antoś Stabrawa. Och, czy był już u was święty Mikołaj? Co dostaliście? Ze świętym Mikołajem, u mnie był święty Mikołaj i ja dostałem, choć zawsze wszystko mam, to ja dostałem skarpetki ze świętym Mikołajem, bardzo fajne, od świętego Mikołaja i co ja dostałem jeszcze od świętego Mikołaja? Ja dostałem sweterek. Sweterek dostałem. Sweterek dostałem, tak jest. Też jeszcze dostałem, ale... Bardziej czekamy chyba na Gwiazdora. Mhm. Aczkolwiek, czy byliśmy grzeczni ten rok, to dopiero pokaże nam Gwiazdor. Tak naprawdę, bo to jest już tak zwane, od razu po pysku. Mikołaj to jest tylko starter, aż tak zwana wykończeniówka jest Gwiazdor. Ja zobaczę, zostanę, bo my sobie w domu zrobimy losowanie. Bo tutaj za płotem mieszka szwagier. Rodzina blisko jest tutaj w jednym po sąsiedzku i tak sobie organizujemy. Spotkania losujemy i dzieci czasem i jakiś ustalamy sobie tam próg cenowy i na te święta tak chcecie go zrobić Gwiazdora pod rękę. Ciekawe czy dostanę rózgę, czy bica i czy bice. A zobaczymy. A po Mikołaja dostanie świętego czekoladowego. Palika, dawaj. Ci będzie obciąć, jak już jesteśmy, to lepiej powiedzieć coś więcej jak nie. Profesjonalnie będzie, proszę pan. Pytanie pani od Adama Śliwy do Stasia. Dawaj. Skąd pochodzą twoje stroje sceniczne, szczególnie spodnie? A, zawsze nazwa te spodnie. Tajne, to jest tajne, co powiesz, tajne. Nie jeden już takie spodnie chciał rzeczywiście nabyć i chce w nich chodzić. No, musimy wam powiedzieć szczerze, że to jest projekt nasz, stworzony przez naszą panią stylistkę, która te spodnie zrobiła specjalnie dla nas. I rzeczywiście to nie jest tak łatwo je zrobić, ponieważ one są specjalnie szyte. Jakbyście, no kiedyś
I jakbyście kiedyś próbowali... jak wygląda cały taki worek wielki. Wyglądają, rzeczywiście są 13 razy większe od nas. Tylko w momencie złożenia ich na sobie po prostu robią, zrobi się z nich fason i leżą tak jak leżą. Leżą na życi tak jak trzeba. No. I ten pomysł tak naprawdę ona nam go jakby wymyśliła i nam się oczywiście to od razu spodobało. I od razu spasował kierpce do tego i nasze elementy ludowe typu opasek. I co no, tam mówisz? Ale mieliśmy takie marynarki, bo nie wiem czy pamiętasz, tak. Takie malowane jakieś tam z takimi detalami wojskowymi, z paganami. Tak. To one zaczęli podrabiać chwilę zespoły te nasze lokalne, bo tu na Podhalu jest tych zespołów całe mnóstwo. Ale spodni, chociażby chcieli, to nie podrobią, bo to jest tak, nie jest takie proste. No. Myślę, że dużo podrobili tych takich naszych. Ja? To z pierwszej płyty co mieliśmy, no i z drugiej też zresztą. Mhm. Może jakaś ale spodnie się nie udało, bo spodnie są projektem tak zrobionym, żeby się no, to nie udawało. No i fajnie, no fajnie, że fajnie, bo to jest... Nasz pomysł na to, co robimy, i tego już raz się też nie zmienimy, bo to jest taki element, to już, bo tam... To już jest element, tak. Jedynie możemy się, kolor tego zmienić. Tak? Jakaś koszula się zmienia, jakaś tam marynara, coś, ale portki i kierpce... Ale fajnie, że to pytacie, jest ważne, bo to jest rzeczywiście fajna rzecz, no bo jest to element naszej twórczości, który też dobrze, jak dobrze wygląda. Nie? Można tak. Powiedzieć, że od pępka w dół się nie zmieni nic. Ale w każdym razie są bardzo wygodne. Są bardzo wygodne. No jest jeden minus. Jeden z minus, to zawsze jest minus, że ciężko jest ściągnąć. Ciężko jest to ściągnąć, no i czasem trzeba spać w portkach. No, to też wszystko zależy. Bo jedną nogawkę się uda odwiązać, a druga się jakoś poplątą i niestety... Zostaje. Ale już nie ma czasu na to, żeby... No, zresztą już nie drąż dalej tak, tematu. To jest. W każdym razie na tak wywiad 18 plus. Tak. Dobra, Stasiu. Jeszcze raz, teraz ja dla ciebie. Jeszcze coś wylosuj. Od kiedy pijesz wódkę? Poczekaj. Ewa Bartosiak. Doszynka, proszę bardzo, widzisz? Ile miałeś lat, gdy zacząłeś pić wódkę? I zacząłeś grać na szynkę. Patrzę, co to kurwa. Ile miałem lat? Tak na serio, teraz ile miałeś lat, kiedy zacząłeś grać na skrzypcach? Ile się ma lat, jak się idzie do komunii? Druga klasa, nie? 8. No, 8. 8 to druga klasa podstawki? Mhm. No, ale tak, miałem takiego nauczyciela, już nie żyje, Tomasz Skupień, świętej pamięci. I on mnie uczył mnie dobrze, ale jakoś, kurde, nie chciało mi się grać dalej. Jakoś mnie to znudziło i miałem rok przerwy. Mhm. Po roku przerwy... Nie, miałem koncert od razu, tam w cudzysłowie od razu na komunii zagrałem. Krywaniu, wszystkie myszy pouciekają, jest plebanie z kościoła, wszyscy, kurde, wszystkim muszy zwiędły. Rok był przerwy, powiedział, że nie będę grał, bo mnie to nie cieszy, dopóki do mojej mamy na imieniny na Zofii nie przyszli cyganie. No to już była trzecia klasa i zagrali mamie ore, ore, wszystkie takie różne temy, ja powiedziałem, że chcę grać na skrzypcach, no i przez pół roku uczyli mnie cyganie, już byłem starszy. To grałem na początku nie po kurasku, tylko po cygańsku, a później mnie uczył Marek Maja, świętej pamięci. No i to później był jeszcze Władysław Trybunia Tutka, a później to już się sam człowiek uczy, nie? Mhm. Także ile miałem lat? 8. No to dobra, to jeszcze coś. Pytanie do Szymka. Jurko Osika, znamy, pozdrawiamy. Od jakiego lutnika, jak długo masz swoje gęśle? Kozę, mariole i fujarę. Oszku. Fujarę może od urodzenia. Tak. Koza zdechła, bo zjadła pokrzywy i ją zdło z pajęcyną. A skrzypce są od mojego kolegi. O fujarę się pyta, bo to jest ważne, żeby było jasne. Zaczynam od skrzypie. Skrzypce mi zrobił mój kolega Paweł Migiel. Bardzo dobry lutnik, mój rówieśnik. Grałem rewelacyjnie, bo poprzednie skrzypce, które były nagrane, pierwsza płyta była nagrana na innych skrzypcach, to ja je kupiłem jako taki 10-latek na takim pchlim targu. W Warszawie od Pioka. Jeszcze w Warszawie za 2 miliony wtedy jestem. Miliony to były. No to tak 200 zł, nie? Mm-hmm. I do remontu one były, ale są super. Udało się mi kupić. Nawet się w ogóle kompletnie nie znałem. A to okazało się, że to naprawdę taki zabytkowy, fajny instrument. No ale teraz jest zmiana i na tych już gram chyba 6 lat, 7. Paweł Migiel zrobił. Koza Mariola jest na emeryturze. Bo już niestety lekka jest przydezelowana i jest na emeryturze, ale jest teraz grane na Capku Maćku. Aha. Dawcą był Capek Maciek. Śmierdzi tak sakraholsko, bo to był Cap. Ta skóra tak kurde troszkę śmierdzi, będę ją musiał zmienić, ale jest instrument normalnie do grania, także można na niej grać. Trzeba będzie ją wyperfumować, a robił ją, tą Capka Maćka robił Szymek Bafia. Z Zakopanego. A kto tam jeszcze? Piszczałkę. Tak.
Tak? Jedno otworem mam. No, to robił... Ty sam czy... Stasiu Bafi, ale Stasiu... No, już nawet nie pamiętam na kogo teraz. Ale jakbyście chcieli, to gdzieś tam wrzucimy jakiś link na stronę. A Capek Maciek miał już swój debiut sceniczny, czy jeszcze nie? Sceniczny, tak, miał, miał debiut sceniczny. Capek Maciek ładnie stroi i gra, także super, bo koza Mariolka już była lekko zbaciarzona i już trochę już raciczki trochę po bokiem poszły i kurczę, i to tak, ona się już nie nadaje zbytnio do grania. Choćby trzeba było zrobić jakiś remont super kapitalny, to pewno by zagrała, ale ona już jest bardziej takim reliktem pamiątkowym. Mhm. Dziękujemy wszystkim ale panom za pytanie. Ale jest taki element, który musi być na scenie, bo bez niej się nie da. Nie da się. Mhm. Dziękujemy wszystkim panom za pytania. Niestety wszystkich nie da się zadać. Spotykamy się w takim klimacie okołoświątecznym. Często słyszycie pytania o to, jak spędzacie święta, bo jesteście góralami. A ja bym chciała was zapytać o jakieś zapomniane zwyczaje, które pamiętacie z dzieciństwa, a dzisiaj one już zaniknęły. Kurde, u mnie jest wszystko chyba tak samo, jak było do tej pory, z tego co ja pamiętam, nic się więcej nie zmieniło. Święta góralskie, trzeba powiedzieć jedno, że są tradycyjne i wcale nie różnią się dużo od świąt u kogoś innego w Polsce. Samy moment taki siadania przy stole może jest bardzo podobny. U nas się na przykład przy świętach, nie, tak po Polsce się pije wódkę, a u nas się nie pije tego. Nigdy nie było czegoś takiego. Mhm. Po pasterce tak, jest baciarka posiady. Ale sam moment tego stołu wigilijnego jest czymś szczególnym i wyjątkowym, bo to jest moment taki, że naprawdę trzeba usiąść. Co pewnie, którzy górale nie mają czasu teraz na to, no bo sezon, goście i turystyka, ale to jest fajny moment, żeby się spotkać. Wspomnieć bo to jest bliskich przede wszystkim tych, których już nie ma. I to jest właśnie taki rodziną, moment, gdzie niejednokrotnie przez cały rok się nie możemy spotkać, a w tym dniu akurat wszyscy mogą się zjechać. I to mama, moja zawsze. Oczywiście jesteśmy ubrani w bety i w regionalne, czyli jest kolorowo. Choć nie zawsze, bo to trzeba jasno powiedzieć. Później jest coś najfajniejsze, pasterka. Ale ja. No i my już niestety nie jesteśmy w tym wieku i nie możemy, ale też był fantastyczny obrządek góralski, niejakie podłazy. No nie niestety. Ale to już byśmy nawet tego chyba nie wytrzymali fizycznie. Już nie mówiąc o psychicznym. Tak jest. A co pamiętam właśnie, to jest. Mi brakuje na przykład tego, że jak była Wigilia jako za takiego dzieciaka fałpił nos, no to zawsze mnie tata wysłał, idzie po sianko na sopę. No a teraz tej sopy nie ma, no bo sopę już wywalili. Mm-hmm. No bo już się nie gazduje, nie ma tych krów, tego wszystkiego na tym. No to też mu jest jeden z większych zbaców na Podhalu. Ale ja to zawsze pamiętam, że jakby miałem taki obcym, no to Wigilia już była, mama tam rektowała cały dzień różne rzeczy. No i trzeba było iść na tą szopę i to sianko wziąć potem, no obrusać i to fajne. Także wam wszystkiego na święta też życzymy dobrego. No, dużo spokoju pewno, nie? Spokoju, zdrowia i spędzenia w rodzinie. Bo to jest ważne. Mało pośpiechu, bo to świat jest dziś postawiony na głowie. Wszyscy gonią jak z piórkiem w zatku. Nie ma czasu się zastanowić nad niczym, nad sensem tego wszystkiego, tylko jest bieganina. Nie wiem po co. Wyścig szczurów. Ale mam nadzieję, że nad nim świąt choć chwilę sobie zwolni. I zwolni. A choć my nie zwalniamy, bo robimy płytę. Płyta się aż się dymi, krucy. A propos tradycji, to u nas w Pankrubie też już powoli staje się to tradycją, że co roku fajnie przygotowują dla was kartki świąteczne. W tym roku. Jezu, poważnie? Okay. Musimy im za to kolędę zaśpiewać, bo to już jest, chociaż nie mamy, jaką kolędę zaśpiewamy naszym fanom. Bardzo wam dziękujemy. Jej. Dziękujemy wam bardzo. Dziękujemy ślicznie. Zawsze nas zaskoczycie, kurde. Rubik. Zaskoczyć się takimi rzeczami. Dla Szymona. I co, mam otwierać teraz, czy na spokojnie później? Na spokojnie, ale może razem z dzieciakami zaśpiewacie. Oczywiście. Jasne, jaką byście znacie? Na wszystkie pewno. Czy bierzeli swym Bentleyem, czy może Bóg się rodzi bieda w łodzi, albo może... Tak? Przybierzeli do Bentleyem pasterze, grając kosznie dzieciom też umali. O wysokości, o wysokości, a pokój na ziemi głośno. O wysokości, o wysokości, a pokój na ziemi. Brawo, a jaką jeszcze znacie? Bóg się rodzi. Bóg się rodzi. Bóg się rodzi, moc trucheje, Pan rozum obdarzony. A teraz wy? Blask ziemię, nagranice nieskończone, stardzą
mieszkało między nami. Brawo! Super, nie. Nie, to jest jak cię mamy, ty szczoj maluśki. No i maluśki, a my może zróbmy moje maluśki. Ej, maluśki, maluśki, maluśki. Jako rękawica. A bonites Jakoby, Jakoby. Kamolec smyska. Śpiewaj się, zigraj się znów, dzieciątku małemu. Śpiewaj się, zigraj się znów, dzieciątku małemu. I na koniec! Hej, hej! A teraz idzie! Nie. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności. I nasyście na zdrowie na to Boże Narodzenie. Co się udarzy, mam na zosyćko boskie sobie. Co byście witelo cielice, kielo w lesie jedlice. Kielo wolków, kielo w płaci kołków. Co byście mieli gęsi cubate, babę krzyzate. Kozdem kątku po dzieciątku na pościeli troje. No i na co byście nie byście... wiedzieli, ze to które. Staska. Nasze. Jak się mam ta syćko darzy, kochani, jak się stuka w górku waży. A czego jak się wam stuka życzyć? W termomiksie waży. Jak się stuka, to ja. Tak. Czego wam życzyć na nowy rok i jakie macie postanowienia noworoczne jeszcze na koniec? Ja chcę schudnąć, naprawdę, i odmłodnąć mniej siwych włosów. No. To jest raczej nie może. Pieniędzy tak sakramencko, co bym. Nie, oczywiście co, zdrowia, Stasiu, nie? To jest jasne, ale to dzieci, co byśmy mieli zdrowe. Wytrwałości w tym wszystkim, co robimy. Baby, co by się nie nagrodowało za dużo. Żebyśmy skończyli tą płytę, dla was to jest ważne. Tak samo dla was, jak i dla nas, bo to jest. No, płyta to rzeczywiście. Skończymy, damy radę, to jest więcej niż pewne, damy radę, nie ma szans. Na pewno na wakacje się to uda, no. Wiosnę, no. Okej. Okay. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam was. Wiosna 2024. Wiosna 2024. Pięknej komnaty góralskiej Juszynka. I do zobaczenia na koncertach, no bo co, już sami nie możemy się doczekać, kiedy to ten sezon letni się zacznie, kiedy będziemy mogli znowu zacząć grać na plenerach. Ale teraz jeszcze, a propos, musimy powiedzieć, że gramy kolędy też, no. Jasna sprawa, gramy kolędy, no, też. Właśnie. Śledźcie na naszym Facebooku, będą informacje. Kolędy. W styczniu. W kolędy góralskie. Bo to kiedy poleci ten materiał? Przed świętami. Przed świętami. Przed świętami poleci materiał, ale Sylwester na początku tak, jest. Styczniu mamy przecież nasze kolędy. Właśnie, Sylwester w Katowicach. Sylwester Katowica, Polsat. Oglądajcie, kibicujcie. Klasyka plus coś, czegośmy jeszcze nie śpiewali na koncertach sylwestrowych. To jest jasne. No i co? No i damy znać, bo gramy kolędy ze Stasiem i z chłopakami góralskimi naszymi. Już nie pamiętam, 18 stycznia. To napiszę. To napiszemy, ale też mamy prawie zdanie o Rusowicz, gdzie gramy, gdzie możecie nas zobaczyć w różnych częściach Polski. O, ale właśnie. To też te informacje podamy. Trzeci, czwarty chyba, ale to... Na Facebooku, żebyście wiedzieli dokładnie gdzie, co, jak. Jakby ktoś chciał pośpiewać, bo święty Augustyn chyba mówił, nie? Że ktoś śpiewa, to jakby się dwa razy... No to dobrze jest pośpiewać kolędowo. Bardzo wam dziękuję w imieniu swoim i całego fanklubu. Mam nadzieję, tak nieśmiało, że może to będzie nasza kolejna nowa fanklubowa tradycja, taki świąteczny wywiad co roku. Mi będzie nam bardzo miło. Zapraszam za rozmowę. Zmienimy tylko. Albo może już Staszka w domu jechał już. Ciekawe. Mogę się tak zdało, życzcie mi tego. Jest, powoli idzie, ale idzie. Dziękujemy bardzo. Hej, Dolina! Joj, Jaworina!